Na koniec sierpnia 2018 roku Unia Europejska opublikowała wyniki konsultacji społecznych w sprawie sezonowych zmian czasu. Aż 84% respondentów opowiedziało się za odstąpieniem od przestawiania zegarów dwa razy do roku. W konsultacjach wzięło udział ponad 4,5 miliona obywateli z 28 państw członkowskich. Uczestnicy konsultacji ocenili, że przechodzenie z czasu letniego na czas zimowy i z zimowego na letni jest doświadczeniem bardzo negatywnym albo negatywnym. Przejdziemy zatem do działania i przygotujemy wniosek ustawodawczy do Parlamentu Europejskiego i Rady, które następnie wspólnie podejmą decyzję, deklarowała ówczesna unijna komisarz do spraw transportu. I Komisja Europejska przygotowała dyrektywę znoszącą uciążliwe zmiany. Ale nowe prawo powinno zostać przyjęte przez Parlament Europejski oraz Unijną Radę złożoną z ministrów państw członkowskich. To drugie nigdy nie nastąpiło. W efekcie w nocy z soboty na niedzielę pośpimy o godzinę krócej, bo wskazówki czasomierzy przeskoczą z drugiej na trzecią. I choć Polacy woleliby pozostać na stałe w tak zwanym czasie letnim, to jesienią prawdopodobnie znowu będziemy musieli pomajstrować przy zegarkach.